Jest po godzinie trzeciej, przed czwartą. Kurwa, raka se ściągnę. Wyszliśmy z chaty. Idziemy w kierunku lodowca. Jesteśmy przed lodowcem. Już wszystko przygotowane, powiązani. I wchodzimy na lodowiec. Jedziemy w kierunku feraty i schroniska. Na razie jest ciemno i nic nie widać. Weszliśmy na dobrą drogę. Idziemy cały czas prosto. Tak się nam wydaje, że to jest dobra droga. No idziemy. Na razie za bardzo dużo nie widać. Na razie jest super. Mam bardzo dużo siły. Zregenerowałem się. I śpiwór dał radę. W chatce było koło. Było zimno. Była para leciała z ust. Było naprawdę chłodno. A w śpiwórze było tak mi cieplutko, że nawet nie chciałem z niego wychodzić. Tak to wygląda z przodu. Są ślady. No za dużo nie zobaczycie. No i nic. Jak się rozpogodzi, albo dojdziemy do Via Ferraty, która prowadzi do schroniska, no to się znowu odezwiemy. Na razie drepczemy powoli, powoli do góry. Pierwsze 3000 metrów przekroczone w życiu. Podchodzimy cały czas lodowcem. Za chwilę powoli będziemy przechodzić za taką skałę. Niestety muszę wam do tego mówić, bo nie zobaczycie tego. No i idziemy do góry, do góry, do góry, do góry. Aż pewnie do tej Via Ferraty. No i tam już na szczyt. Droga prosta. Przeszliśmy lodowiec, weszliśmy na Ferratę. Taki jaki był zamysł. Idziemy cały czas do góry. Via Ferrata przechodzona. Idziemy dalej. Tam granią, 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 granią. Do schroniska, a później granią, 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 granią na wierzchołek. Pogoda jest przesuperowa. Wszystko zabrane. No i rozpoczynamy wchodzenie granią pod schronisko, a później granią na szczyt. Tam jest szczyt. Już niedaleko. Ponad 3000 metrów aktualnie jesteśmy. I idziemy do góry na spokojnie. Krok po kroku. Jest godzina 8. Więc czas mamy bardzo dobry. I tyle. Widoki są przepiękne. Rewelacja. Dawaj.
fatalnie. Spompowało mnie to. Ale chill. Nie jest źle. Bardziej mi pewnie spompuje wejść na wierzchołek. Thank you.
Pogoda jest cudowna. Na atak szczytowy wymarzona. Wręcz bardzo fajnie. Trochę później wspinaczki i będzie szczyt. Na razie takie zwykłe podejście, chillowe. Natomiast jest zmęczenie w nogach, więc męczy.
Wait. Okay. Yeah, thank you very much. Ihr habt nichts gegen eine Sicherung, muss ich ehrlich sagen. Spinaczka i zdobycie los lockera. Zakończyło się fiaskiem, ale żyje. To jest najważniejsze. Bo jednak było grubo, że mógłbym nie żyć. Ale żyję.
czego bardzo się cieszę, bo mogę dalej robić to, co kocham i wszystko. Wiem, że następnym razem dało mi to kilka rad, taka porządna lekcja pokory. I też zobaczycie ten film, bo każdy kto chodzi po górach, powinien oglądać właśnie ten film. Jak można po prostu się przejechać i wejść w jaki teren i też jakie partnerstwo w górach może być zdradliwe. Ale się udało wycofać z tamtego terenu. Niestety mój partner mnie zostawił i poszedł na szczyt. Bywa i tak. Dlatego chodzenie solo po górach jest zdecydowanie lepsze. Można polegać tylko na sobie. Schodzę, udało się dojść na wysokość około 3700 metrów, myślę. I na tym walka stanęła wycofem. Więc tak zakończyły się wyprawa w Alpy austriackie. Było przecudownie. Zobaczcie te widoki. Ostatni raz. Żeby nie było, bo już kurczę, nie będę nagrywał nic. Bo mi się nie chce. No, jest tu przepięknie, na pewno tutaj wrócę. A tam jest Glossglocker. Myślę, że jak nie w tym roku, to w przyszłym roku stanę na szczyt zimą. Na razie wysokość 3700 metrów. No i trzeba było zawrócić ze szczytu. Ale nie powiem, że nie wszystkie szczyty się zdobywa za każdym razem. I tyle. Teraz wracam szczęśliwy, już nie mogę się doczekać, aż przytulę mojego psa, moją dziewczynę. Pogadam z rodzicami. Na pewno się martwią. I pewnie będą teraz się martwić jeszcze bardziej, ale trudno, taki sport, który po prostu uwielbiam i tutaj odpoczywam. No nic, kończę. Dzięki za obejrzenie i do usłyszenia następnym razem po prostu. Cześć, trzymajcie się.